Przewlekła obturacyjna choroba płuc może początkowo przebiegać bezobjawowo, a zostaje rozpoznana podczas badania spirometrycznego. Kaszel jest zwykle pierwszym objawem POHP. U chorych na POHP ma on charakter przewlekły, występuje dłużej niż przez 3 miesiące w roku, także poza okresem przeziębień często towarzyszy mu odkrztuszanie pleociny, występujące głównie po napadzie kaszlu. Często kaszel jest nasilony w godzinach porannych, po obudzeniu chory kaszle przez kilka minut, a ulgę przynosi w końcu odkrztuszenie pleociny, jest to tak zwany poranna toaleta drzewa oskrzelowego, objaw, który występuje nie tylko u chorych na POHP, ale czasami również u palaczy tytoniu, u których nie rozpoznano choroby. Niestety, kaszel jest często lekceważony jako objaw i przyjmowany błędnie jako naturalna konsekwencja palenia. Zapamiętaj, kaszel to naturalne ostrzeżenie, jakim organizm daje znać: nie zatruwaj mnie więcej, bo już nie daje rady. Konsekwencje kontynuowania palenia mogą być tragiczne. Niekiedy powikłaniem nasilonych napadów kaszlu może być krótkotrwałe omdlenie. Bardzo nasilony kaszel może spowodować nawet złamanie żeber, objawiające się zwykle silnym bólem w bocznej części klatki piersiowej, który nasila się przy wdechu, kaszlu i obmacywaniu bolącego miejsca. Duszność: w miarę postępu choroby pojawia się duszność. Początkowo występuje ona zwykle podczas wysiłku, może mieć postać napadu duszności, ale częściej ma charakter podstępny, objawia się stopniowo narastającym ograniczeniem wydolności wysiłkowej. Chory zauważa, że wysiłki, które kilka lat temu nie powodowały problemów, jak na przykład wejście po schodach na 1-2 piętro, obecnie powodują zadyszkę lub nawet konieczność odpoczynku dla nabrania tchu, a jego / jej kondycja fizyczna jest gorsza niż osób w tym samym wieku. Poza okresem zaostrzeń duszność ma najczęściej podobne nasilenie. Dopiero w tej fazie choroby, kiedy wyniki spirometrii są zwykle już wyraźnie nieprawidłowe, większość pacjentów zaczyna szukać pomocy lekarza. W miarę lat trwania choroby duszność stopniowo postępuje i chory jest w stanie wykonywać coraz mniejszy wysiłek. Nasilenie choroby może być różne. U niektórych pacjentów tolerancja wysiłku utrzymuje się nawet w podeszłym wieku. U innych choroba doprowadza do skrajnej niewydolności oddechowej, kiedy duszność pojawia się przy jakimkolwiek wysiłku, ubieraniu lub rozbieraniu, myciu się i tym podobne, oraz występuje w spoczynku. Inne objawy POHP duszności może czasami towarzyszyć świszczący oddech i uczucie ściskania w klatce piersiowej. Objawy te zwykle występują podczas silnych napadów duszności, w cięższych postaciach choroby. U chorych na bardzo ciężką POHP czasami stwierdza się anoreksję, czyli cechy niedożywienia, utratę masy ciała, szczególnie dotyczącą mięśni. Niewydolność oddechowa u chorych na bardzo zaawansowaną POHP niekiedy objawia się również sinicą, sinawym zabarwieniem końcówek palców, nosa, płatków uszu i warg. W tym stadium choroby występują czasem cechy niewydolności prawej komory serca, najczęściej obrzęki wokół kostek. Objawy chorób współistniejących z POHP: ponieważ u znacznego odsetka pacjentów z POHP współistnieją choroby układu krążenia, choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, cukrzyca lub zaburzenia oddychania w czasie snu, to odczuwane przez pacjentów dolegliwości mają często różny charakter, wynikający z chorób współistniejących.